Witajcie w kolejnym odcinku Motomaniaków. Dzisiaj troszeczkę będzie Lexusowo, albo luksusowo, jak kto woli. LC500 jest bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy wiecie, ale ten samochód ma już prawie 6 lat. Zgadza się. W 2012, słuchajcie, w Detroit został po raz pierwszy zaprezentowany koncept o znaczeniu LFLC. I Lexus tak naprawdę kazał nam czekać dosyć długo na ten samochód. W międzyczasie powstał Lexus RC, czyli to również dwudrzwiowe coupé. I tak naprawdę wszyscy pomyśleli, że ten koncepcyjny model, czyli ten LFLC, to jest właśnie Lexus RC. Niestety tak się nie stało, albo stety, bo kilka lat później do produkcji seryjnej trafił Lexus właśnie LC. I jak spojrzycie sobie na model koncepcyjny, to nagle okaże się, że LC produkcyjne praktycznie nie różni się od wersji koncepcyjnej. I bardzo dobrze, bo koncept zrobił piorunujące wrażenie. Zdobył ten koncept naprawdę sporo nagród i bardzo ludziom przypadł do gustu. Lexus oczywiście zdecydował się na wypuszczenie tego flagowego, można by powiedzieć, coupé. Jeszcze jednym był Lexus LFA oczywiście, ale to było tylko 500 sztuk i był to tak naprawdę pokaz możliwości tego japońskiego producenta. Taka ciekawostka jeszcze a propos Lexusa LFA była taka, że Lexus wymyślił, że zbuduje ten samochód, ale czekali ponad 10 lat na stworzenie technologii, która umożliwiła im zbudowanie tego samochodu. Czyli oni 10 lat wcześniej wiedzieli, co chcą zrobić, ale technologia na to nie pozwalała. Więc 10 lat musiało minąć, żeby Lexus LFA trafił do produkcji. Tutaj oczywiście tak nie było, bo tutaj tej technologii nie ma aż tak bardzo zaawansowanej. Natomiast tak czy tak Lexus LC no, robi wrażenie, myślę, piorunujące. I o ile na zdjęciach może nie widać potęgi tego samochodu, bo jak na niego spojrzycie, to samochód jest naprawdę olbrzymi. Maska długa bardzo, te krótkie zwisy, 21-calowe felgi, które też jakby, no może nie giną w tym samochodzie, ale nie sprawiają wrażenia aż tak olbrzymich. Lexus LC500 występuje w dwóch odmianach. Występuje w wersji benzynowej i w wersji hybrydowej. I tak naprawdę, gdy dostałem do testu wersję hybrydową, to tak przeszło mi przez głowę, ach kurczę, szkoda, że nie benzyna. Z drugiej jednak strony, jak wsiadłem do wersji hybrydowej, to czar w ogóle nie prysł. Mimo wszystko wersja hybrydowa naprawdę, wierzcie mi, daje radę i robi to naprawdę zaskakująco. 5 sekund do pierwszej setki, wersja benzynowa robi to w 4,7, czyli 0,3 sekundy jest benzyniak szybszy od hybrydy. Ale tak Bogiem a prawdą, szczerze powiem, że te 0,3 sekundy to jest tak naprawdę nic. I w zasadzie każdy samochód, który przyspiesza do setki w 5 sekund i troszeczkę mniej, jest naprawdę piorunująco szybkim wozem. Do napędu tego samochodu posłużył znany już układ hybrydowy składający się z silnika 3,5-litrowego z V6 i z silnika wysokowydajnego silnika elektrycznego. Silnik benzynowy ma tutaj 299 koni mechanicznych, a silnik elektryczny ma 170 koni. No i znowu niestety nie jest to sumaryczna moc, a szkoda, bo wyszłoby pewnie ze 470 koni, ale łączna moc układu całego to 369 koni mechanicznych. No i tak jak powiedziałem, prędzej pozwala to na przyspieszenie do pierwszej setki w 5 sekund, a prędkość maksymalna została ograniczona tutaj do 250 km na godzinę. Jeżeli chcielibyście pojechać sobie szybciej, no to oczywiście jest wersja benzynowa z silnikiem V8, zresztą dobrze znanym, bo to jest silnik, który początkowo był montowany w ISF-ie, 5-litrowe V8, tam miało moc 423 koni mechanicznych. Później ten silnik zaczął być rozwijany i ostatecznie moc jego wynosi 477 koni mechanicznych. I tak samo jest dostępny również w modelu RCF, czyli tej usportowionej wersji. Gdzieś czytałem w jakichś publikacjach, że LC ma również występować w odmianie F, czyli będzie LCF. No i tu już nie będzie V8, ale gdzieś mi właśnie tam błysnęło, że do napędu LCF-a z kolei ma posłużyć silnik właśnie z modelu LFA, czyli V10, która no, była wyżyłowana niesamowicie. Oczywiście nie będzie aż tak mocna, prawdopodobnie troszeczkę pewnie będzie słabsza, ale no i tak będzie czymś
nieprawdopodobnym. Ceny modelu LC zaczynają się od 540 tysięcy złotych i za tą cenę możemy mieć wersję z napędem hybrydowym. Dokładając 20 tysięcy do podstawowej wersji możemy wyposażyć się w silnik V8. Nasz testowy egzemplarz, no jak na testowy egzemplarz w ogóle przystało, jest to najbogatsza wersja o znaczeniu, o nazwie Super Turismo, kosztuje od 608 tysięcy złotych. Mamy karbonowy dach, mamy karbonową maskę, karbonowy tył, mamy 21-calowe felgi, bo seryjnie niestety są tylko 20. Tutaj koła są odrobinę większe. No plus oczywiście wnętrze wykonane ze skóry, z najwyższej jakości materiałów i tak dalej, ale myślę, że przy takim samochodzie o tym mówić nie trzeba. Jak przystało na rasowy wóz, samochód jest naprawdę mega szybki i bardzo dobrze się prowadzi. Wyjątkowość tego prowadzenia w ogóle jest jeszcze w takim stopniu tutaj zachowany został element tego luksusu, tego niebywałego takiego, tej ciszy, tego spokoju w tym samochodzie i wygody przede wszystkim. Projektanci, którzy konstruowali ten samochód, przetestowali, słuchajcie, 50 różnych rodzajów foteli, żeby wybrać fotel, który będzie jednocześnie bardzo wygodny, ale jednocześnie będzie trzymał idealnie w zakrętach. I sobie zaraz wjedziemy na tor i zaraz zobaczymy, czy faktycznie im się to udało. Faktycznie fotele są bardzo wygodne. Z takich rzeczy ciekawszych, a propos tego samochodu, tej wersji samochodu, czyli napędu hybrydowego, jadąc dosyć spokojnie tym samochodem, czyli autostradą, jechałem sobie do 140 na godzinę. No, nie ukrywam, parę razy pokusiło mnie, żeby sobie tam depnąć i zobaczyć, jak ten sprint wygląda. Średnie zużycie pokazuje mi na poziomie 9,2 litra na 100 km i jest to faktycznie takie zużycie w tym aucie, co jest, uważam, wartością genialną. No bo jak na 370 koni mechanicznych, jak na tego typu samochód, no to myślę, że ze świecą szukać chyba w innych markach tak doskonałego spalania. Z drugiej jednak strony, jeżeli wydajemy 600 tysięcy na samochód, to tak naprawdę myślę, że to spalanie ma tutaj znaczenie żadne pewnie, tak? Bo jeżeli stać nas na krowę, no to na ten przysłowiowy łańcuch też powinno być nas stać. Także myślę, że nawet jakby palił 20 litrów, to pewnie potencjalnego właściciela mało to interesuje. Z drugiej jednak strony, no hybrydy mają swoje zalety, bo w mieście potrafią naprawdę spalić bardzo mało. Jeżeli komuś nie zależy na jakichś tam nie wiadomo jakich osiągach, no to wersja hybrydowa jest jak najbardziej tutaj wskazana. Z takich ciekawostek technicznych, oczywiście samochód projektowany po to, żeby dawać jak najwięcej przyjemności z jazdy. Nie ma już tutaj tego takiego efektu skrzyni CVT, która jest dosyć kontrowersyjnym rozwiązaniem, bo jest to dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o układ hybrydowy, ale niedobre, jeśli chodzi o odczucia, jakie dochodzą do nas, do środka, do kabiny wyjącego silnika, który nieadekwatnie rozpędza swoje obroty do tego, jak jedziemy. Tutaj, słuchajcie, zastosowano tak zwany multistage hybrid, czyli układ, który jest połączony właśnie skrzynią CVT ze skrzynią automatyczną klasyczną, czterobiegową. W efekcie dało to wirtualnych, można by powiedzieć, 10 biegów. Tak, 10 biegów ma to auto do przodu. No i oczywiście nie odebrało to radości z jazdy, bo mamy łopatki przy kierownicy, więc możemy tymi 10 biegami sobie bez problemu operować. Mało tego, jest to bardzo odczuwalne i czuć, że te biegi są zmieniane. Natomiast w klasycznej V8 oczywiście jest również 10-stopniowy automat. To chyba jest pierwszy automat, który ma właśnie 10 przełożeń. I tam jest to rozwiązanie klasyczne. W obu tych przypadkach moment przekazywany jest na koła osi tylnej. Czyli też można by powiedzieć dosyć klasycznie. Wyposażenie samochodu oczywiście jest kompletne. Warto tutaj wspomnieć o systemie nagłośnieniowym Mark Levinson, oczywiście, który współpracuje z Lexusem od zawsze praktycznie i daje to, co ma najlepsze. No i faktycznie dźwięk z głośników, który się wydobywa, jest kapitalny. Nie tylko muzyka się wydobywa z głośników. Niestety, albo stety może, również modulowany jest troszeczkę dźwięk silnika.
bo z zewnątrz samochód nie brzmi absolutnie tak, jak brzmi to w środku, a w środku brzmi tak, jakbyśmy jechali właśnie Lexusem LFA, czyli bardzo wysokoobrotową, tak zwaną wiertarką, która po prostu wchodzi na te obroty niesamowicie szybko, z niesamowitym hukiem. No i ten tryb jest oczywiście dostępny, gdy przełączymy sobie selektor trybu jazdy na Sport Plus, czyli ten najbardziej taki agresywny. No i wówczas z tych głośników najprawdopodobniej jest ten dźwięk generowany, bo tak jak powiedziałem, z zewnątrz tego dźwięku aż tak bardzo nie słychać. Co nie znaczy, że go nie ma, bo jest, ale idzie z V6, a nie z V10. Dobrze, zobaczmy, co słychać we wnętrzu tego auta, jak to wszystko zostało tutaj zrobione, bo naprawdę trzeba przyznać, że projektanci no podnieśli tutaj poprzeczkę bardzo wysoko i wszystkie detale, które są tutaj w tym samochodzie, są naprawdę na najwyższym poziomie. Zapraszam do wnętrza. Zobaczmy, jak LC wygląda w środku. Pomimo tego, że samochód jest duży, ogólnie jest to duży wóz, w środku jest dosyć ciasno i myślę, że taka osoba większa trochę mogłaby być, czuć się tutaj troszkę dyskomfortowo. Ale oczywiście Lexus przyzwyczaił nas do jednej bardzo fajnej rzeczy, a mianowicie do detali, do jakości wykończenia. Tutaj, słuchajcie, nie ma kompromisów żadnych. W zasadzie wszystko jest pokryte skórą. Jak tak się rozglądam, tak. Wszędzie mamy skórę, alkantarę, jakieś odmiany skóry. Wszystko jest miękkie, oczywiście przeszyte ładnie i spasowane jest genialnie. Przede mną znajduje się licznik, który wyświetla wszystkie informacje o samochodzie. I znamy już to rozwiązanie z Lexusa LFA, czyli jeżdżący ekran, na którym może być wyświetlony obrotomierz, prędkościomierz. Z prawej strony możemy wyświetlić sobie informacje na temat samochodu, wszystkie możliwe w zasadzie, łącznie z wskaźnikiem przeciążeń, jakby ktoś to potrzebował. Oczywiście, no wszystko, co tylko można wyświetlić, to jest tutaj pokazane. Pozycja za kierownicą faktycznie jest kapitalna. W ogóle 4000 osób pracowało, słuchajcie, przy tym projekcie całym. I to jest naprawdę coś imponującego. To, co udało się tutaj osiągnąć. Oczywiście można by się przyczepiać różnych rzeczy, tak? Że ekran mógłby być troszkę większy, bo jest taki wkomponowany w tą deskę dosyć daleko. Nieustannie twierdzę, że całe to oprogramowanie troszeczkę odstaje od dzisiejszych technologii. Ale z drugiej strony jest to proste tutaj i nie ma tutaj żadnych, słuchajcie, wydziwień. Działa to naprawdę bardzo fajnie. Najgorszą rzeczą działającą w tym samochodzie jest nawigacja, bo ta nawigacja, mam wrażenie, że została zaprojektowana 10 lat temu i zostało to zapomniane i nikt się już tym nie bawił. Więc no, dosyć topornie działa ta nawigacja, to szczerze trzeba przyznać. Oczywiście rozwiązania takie jak to w Lexusie są już w innych modelach, począwszy od IS-a, przez RC, RX-a i tak dalej, czyli na przykład touchpad do sterowania systemem rozrywki, czy właśnie te przyciski, to wszystko jest zachowane również w innych modelach. Dopiero w modelu LS, czyli we flagowej limuzynie, zastosowano selektory trybu jazdy tutaj na daszku. No i faktycznie w LC jest dokładnie to samo, czyli możemy wyłączyć sobie system stabilizacji toru jazdy, możemy włączyć tryb śnieg, jakby ktoś chciał po śniegu tym samochodem również jeździć, czyli ten moment obrotowy będzie tak dawkowany, żeby tym samochodem, żeby dało się w ogóle po tym śniegu jechać. Natomiast z prawej strony myślę, że jest ciekawsze rozwiązanie, jeśli chodzi o selektor trybu jazdy, bo możemy tutaj włączyć sobie Sport i Sport S Plus, czyli ustawić zawieszenie, silnik, pracę skrzyni biegów na te najciekawsze, myślę, doznania, jakie chcielibyśmy w tym aucie osiągnąć. Kuję w oczy strasznie. Muszę szczerze przyznać, że wykończenie wnętrza właśnie w tym kolorze no nie jest jakimś moim wymarzonym tutaj kolorem, ale fajnie jest to naprawdę wszystko zrobione. Jest to samochód 2 plus 2, czyli teoretycznie jest to wóz 4-osobowy. Z tyłu są dwa fotele.
ale są one raczej tylko narysowane, a nie chyba funkcjonalne, bo naprawdę z przodu by musiała usiąść dosyć niska osoba, żeby wsunąć się dosyć blisko deski. No i tutaj też jakaś osoba, myślę, nie wiem, 1,50 m max, bardzo chuda, drobna, ewentualnie mogłaby przejechać z punktu A do punktu B. Łopatki, które tutaj są, słuchajcie, to nie są takie łopatki wirtualne, tak jak przy innych hybrydach Lexusa, ale to są łopatki, które, tak jak powiedziałem wcześniej, zresztą faktycznie zmieniają te biegi i tych biegów 10 możemy wykorzystywać do jazdy. Nawet gdzieś tu był wskaźnik, który pokazuje, na którym biegu w danym momencie się znajdujemy. Gdzieś widziałem jakiś koncept Lexusa LC w wersji Cabrio. No to też myślę, że jak dojdzie i zostanie wyprodukowany, to będzie to dosyć ciekawa propozycja dla osób, które chciałyby mieć nad głową niebo, a nie karbonowy dach. Słuchajcie, jazda tym samochodem to prawdziwa przyjemność. Pomimo tego, że jest to bardzo sportowy wóz, idealnie nadaje się do tego, żeby pojechać tym samochodem na zakupy, przemieszczać się z punktu A do punktu B. To nie jest samochód, który, tak jak na przykład Nissan GT-R, który po prostu spowoduje, że jazda spowoduje, że wypadną nam plomby z zębów. Nie jest. Tutaj absolutnie tego efektu nie ma. Tym samochodem można jechać cicho, można jechać spokojnie, bardzo komfortowo, delektować się muzyką, która jest odtwarzana przez system nagłośnienia Mark Levinson. Coś niesamowitego, naprawdę. Bagażnik ma 179 litrów, czyli jest. Włożymy tam dwie walizki lotnicze, czyli możemy autem pojechać sobie na lotnisko, wsiąść do samolotu, polecieć sobie na wakacje, wrócić, bez żadnego problemu wsiąść, wrócić do domu. Także tyle rzeczy możemy zapakować. No oczywiście auto jest dostosowane tylko i wyłącznie do dwóch osób. Tak jak powiedziałem wcześniej, chyba za karę nawet nie chciałbym z tyłu tam jechać. Tak jak powiedziałem, bagażnik jakiś jest. Pomimo tego, że jest to układ hybrydowy, to bagażnik ma 100, niespełna 80 litrów pojemności. Czyli dwie walizki śmiało, czy zakupy jakieś możemy tutaj wrzucić. Tutaj mamy klasyczny akumulator, natomiast baterie od układu hybrydowego znajdują się dalej, tuż za tylną kanapą. I są one mniejsze niż w klasycznych hybrydach Lexusa. Chodziło głównie tutaj o masę, ale wydajne są jak najbardziej. Mają 80 ponad ogniw, generują napięcie około 310 V. No więc to wystarczające jest do tego, żeby tym autem troszeczkę sobie szybciej pojeździć. Tutaj znajduje się, słuchajcie, jeszcze spoiler, który jest wysuwany automatycznie przy jakiejś prędkości, ale szczerze powiem, że nie wiem przy jakiej, ale jakby ktoś chciał jeździć z tym spoilerem, to też może go wysunąć sobie ręcznie. No dobrze, przekonajmy się, jak Lexus LC jeździ. Szczerze powiem, że różnymi samochodami jeździłem i LC zrobił na mnie takie wrażenie troszeczkę inne, dlatego że jest to Lexus, a Lexus oczywiście za punkt honoru bierze komfort jazdy. I w tym samochodzie właśnie jest bardzo komfortowo. Pomimo, że mamy niskoprofilowe opony, 21-calowe felgi, sportowe zawieszenie, sportowe fotele. No nie wiem, czy słyszycie, co tu się dzieje? Jest cisza. Faktem jest, że jedziemy samochodem hybrydowym, więc ten silnik tutaj się aż tak bardzo nie odzywa. Ale samochód również potrafi pokazać pazur, bo wystarczy przełączyć go na tryb Sport S Plus i no i potrafi się ten silnik odezwać i to dosyć głośno. Mam pewne, słuchajcie, tutaj spostrzeżenie, że dźwięk, który do nas dolatuje, jest generowany przez głośniki. Bo we wnętrzu jest naprawdę ten dźwięk bardzo taki donośny i głośny, ale na zewnątrz go aż tak nie słychać. A tutaj we wnętrzu faktycznie jest dosyć głośny.
No więc tak, z takich danych czysto technicznych 5 sekund do pierwszej setki, 250 km prędkość maksymalna. No i to zaspokoi, myślę, każdego, kto oczekuje od samochodu naprawdę więcej. Co prawda mam zimowe opony i są nowe, nie są jeszcze aż tak przetarte, więc nie chciałbym po zakrętach nie wiadomo jak szybko jechać, ale odczucia są naprawdę fajne. Samochód idzie za ręką genialnie. Zawieszenie jest zestrojone naprawdę bardzo dobrze. No zresztą umówmy się, no w takim samochodzie musi to być działające. Ten samochód na torze też oczywiście musi sobie dobrze radzić. No i tak robi. Zobaczmy, jaka jest zmiana w trybie komfortowym. O, już jest ciszej, na pewno jest ciszej. I zawieszenie dużo lepiej tłumi. Tak, już się tak nie rozpędzamy gwałtownie. Czyli jednak na sporcie są doznania. O, od razu czuć, że... Czuć, że zupełnie inaczej to wszystko jeździ. Coś naprawdę, słuchajcie, fajnego. A jeszcze fajniejsze jest spalanie w tym samochodzie. Naprawdę jest to zaskakujące, jak ten wóz potrafi mało palić. Pomimo agresywnej jazdy, już teraz spróbuję sobie znaleźć. Komputer pokazuje mi średnią z ostatnich 300 km 9,7 litra na 100 km, czyli no bardzo mało. No słuchajcie, no na autostradzie udało mi się zejść do 7,5 litra na 100 km, no co przy takim samochodzie jest naprawdę imponujące. Fajnie reaguje na gaz. I jest to zapewne zaleta silnika elektrycznego, który tutaj generuje 170 koni mechanicznych. Wspomaga on silnik spalinowy oczywiście, a jest to 3,5 litra benzyna, która rozwija 299 koni z kolei. I to wszystko ze sobą naprawdę rewelacyjnie współgra. Bo, jak wiadomo, silnik elektryczny generuje swój moment obrotowy, maksymalny moment obrotowy, od razu. Czyli w momencie, gdy tylko się uruchomi, ma już dostępny maksymalny moment obrotowy. I to jest bardzo fajne. Lexusem LC w wersji z V8 miałem okazję się przejechać, zresztą cofnijcie się do naszego testu Lexusa LC500, ale tam niestety nie miałem możliwości pojeździć tym samochodem troszeczkę więcej, bo dostałem go od dealera dosłownie na jakąś tam godzinkę małą. I wrażenie moje przy V8 było takie, że samochód był troszeczkę agresywniejszy. Nie wiem, czy to może był tylko gang silnika powodował to, że odnosiłem wrażenie właśnie takiego bardzo, bardzo agresywnego samochodu. Coś mniej więcej jak w Lexusie RCF. Tutaj wydaje mi się, że jest troszeczkę płynniej i delikatniej. No ale reasumując, wóz jest genialny, naprawdę. Tyle, ile przyjemności daje jazda tym samochodem, jest naprawdę niesamowita. I jest to samochód tak naprawdę dla kogoś, kto chciałby przemieszczać się takim samochodem na co dzień. Pojechać do pracy, do sklepu, coś kupić, ale jednocześnie wjechać sobie na tor i też poszaleć. Wóz jest naprawdę, słuchajcie, uniwersalny. I to w tym aucie mi się bardzo, bardzo podoba. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego auta, zapraszam do komentowania. Subskrybujcie nasz kanał. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zbudujemy tą społeczność dużą. Im więcej nas będzie, na pewno takich samochodów też pojawi się u nas więcej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.